To jest kwestia wykorzystania szans rozwojowych. To jest kwestia wpisania się w priorytety Unii Europejskiej, strategii Europa 2020, według których my możemy być swoistym pomostem między wschodem i zachodem Europy. Na to będą dodatkowe fundusze i myślę, że to uskrzydli działania Politechniki i w zakresie dydaktyki, ale także współpracy naukowej. Ta współpraca naukowa do tej pory rozwija się punktowo poprzez określone indywidualności profesorskie z naszej uczelni, ale także z Uniwersytetu Opolskiego. Chcielibyśmy, żeby ta współpraca nabrała charakteru bardziej systemowego. Tylko ten, kto podejmuje wyzwania, może liczyć na sukces. Największym grzechem jest grzech zaniechania i my nie chcemy tego grzechu popełnić. Chcemy wykorzystać nasze szanse rozwojowe i wpisać się w specjalną strefę demograficzną, aby jako pewien element aktywnej walki z wyjazdami z naszego regionu. Chcemy odwrotnie, chcemy spowodować, żeby nasz region stał się atrakcyjnym regionem dla studiowania dla obcokrajowców. Tak jak odnieśliśmy sukces w odniesieniu do Erasmusów, naszych studentów, których mamy 150, chcielibyśmy ten sukces powielić w przypadku studentów i naukowców ze wschodu.